Dokonam cudów zapowiedzianych, lecz niespełnionych przez waszego Boga. Wysłucham bezowocnych dotychczas modłów i uzdrowię was. Jim bardzo wcześnie uzależnił się od władzy. Zawsze był czujny i rozważał możliwości panowania nad członkami świątyni ludu. Gdy tylko zgromadził wystarczającą liczbę wiernych, zaczął tworzyć grunt pod właściwą misję. Jedyną gwarancją sprawiedliwości, wolności, równości i miłości jest socjalizm. Oto prawdziwy Bóg. Przedstawiono nam socjalizm, który oznaczał, że wszyscy będą mieli tyle samo. Skończy się głód, każdy będzie miał ubranie, a podstawowe potrzeby zaspokoi jedynie słuszny system. Pastor zachęca do życia w komunach. Powtarzał, że relacje rodzinne są skrajnie nienormalne. Dlatego rozdzielano rodziny. Ja zajmowałem się czwórką dzieci. Żadne z nich nie było moje. Potrzebuję czegoś, co utrzyma go w formie. Przez 24 godziny na dobę pracował dla socjalizmu. Bez amfetaminy nie zdołałby wstać ani normalnie funkcjonować. Jego grafik był wypełniony od świtu do 2-3 rano. Spał 3-4 godziny na dobę, a w wolniejszych chwilach brał leki uspokajające, żeby wyciszyć organizm. Rola Boga to ogromny wysiłek. Scedowałbym ją na kogoś innego, ale nikt nie ma mojego daru. Pozostanę więc Bogiem i nie będzie innego poza mną. Nie miałam pojęcia, że był pod wpływem narkotyków.